Hej, siemanko, z tej strony Muzyka Trwa, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale, teraz na guzie rozstrzelam Betę, wpadło to o północy na YouTube i na wszystkie portale streamingowe, jednakże wstrzymałem się z nagrywania tego z uwagi na to, że wszystkie praktycznie guziory spadają za prawa autorskie, więc to jest tak naprawdę takie ostatnie podejście. Zapytacie, czemu tu leci Minecraft obok? Pomyślałem, że żeby zachować waszą uwagę tak naprawdę, żebyście sobie mogli na coś popatrzeć w momencie, gdyby sprawdzał kawałek. Macie po prostu, kurwa, jak na TikToku, oczko na czymś, na czym można zawiesić, skoro klipu tak naprawdę nie mogę puścić, bo jakby Insta spadnie za prawa autorskie, spróbuję z dźwiękiem samym, żeby po prostu jakoś udało się to wrzucić. Nie wiem, czy się uda, nie wiem, czy to przejdzie. Jeśli to widzicie na YouTubie, to się udało, jeśli widzicie to na Discordzie, czy tam jakiś tam WeTransferze, kurwa, to witam. Sprawdzimy to sobie. Ostatni single Guziora właśnie zrobiłem w takim wykonaniu, że wpadł on sobie na Discord, więc zapraszam do Discorda, w opisie macie link. No i co, bez zbędnego pierdolenia, ktoś na Instagramie napisał mi, że jest tu dużo takich tematów i dużo takich, kurwa, refleksyjnych kinda rzeczy do sprawdzenia, więc sprawdzimy sobie to, sprawdzimy sobie, jak to płynie. No i co, bez zbędnego pierdolenia, lecimy z tym, guzior strzelam petem, let's go. No myślę, że jest beat taki, kurwa, refleksyjny kinda. Strzelam. Strzelam petem, lecz poleciał nisko. Kilka wletek po kieszeni, Tito, zmieszam wszystko. Dzisiaj spadek, bo wczoraj było z nadwyżką. To mi daje taki vibe, nie wiem, czy to nie jest ten sam riff gitarowy w bicie, taki jak jest w Guzior prawie północ. To był pierwszy kawałek, który, przez którego właśnie poznałem Guziora kiedyś. Latem stały patent, że se siedzisz z nią nad Wisłą. Wróciłem i zasnąłem z miską. Nie upadłem nisko, to był tylko wyskok. Oglądam japońską bajkę, co szpaku mówił, że chińską. Oglądam japońską bajkę, co szpaku mówił, że chińską. Te chińskie bajki, na 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 na. Nie są mangi, rasanya. Ja się nie znam na anime, kurwa, więc anime weeby, kurwa, w komentarzu musicie mi powiedzieć, o jaką bajkę chodzi, bo ja nie skminię za chuj. Jeden anime, który oglądałem, to One Punch Man kiedyś i to nie w całości, więc dajcie znać. Stary, skasowałem pierwszy milion i kupiłem deskorolkę. Auto stoi na parkingu, ja po bitku lecę na niej dobrze. Chłopcze, wypluj te piguły gorzkie. Dobre chłopaki ze złych stron. Kurwa, miał pierwszy milion i kupił deskorolkę. To generalnie pokazuje takiego, kurwa, wewnętrznego dzieciaka, że w momencie, gdy osiągacie jakiś tam chociaż mały sukces, czy jakiś duży sukces finansowy, kurwa, zależy jak na to się patrzy, spełniacie tak naprawdę marzenia, które możliwe, że dla wielu, wielu osób wokół nie są jakieś duże, ale dla was zawsze odwiecznie były czymś, do czego dążyliście i chcieliście sobie to osiągnąć, co nie? Czasami to może brzmieć błaho, czy jakoś paradoksalnie w momencie, gdy jakieś dużo pieniędzy zdobędziecie, żeby, kurwa, kupić sobie jakieś głupstwo za, nie wiem, 1000 czy 2000 zł, ale jeśli kiedyś tego nie mieliście, to totalnie zmienia jakby sens i jeśli dla was jest to coś takiego ważnego i wielkiego, przełomowego, nic dziwnego. Już rozumiem, czemu biją winstrol. Czemu biją wszystko, żeby rosło. Czemu piją wszystko, żeby poszło. To gówno już stąd poszło. Dobre chłopaki ze złych stron. Takie bezkompromisowe, kurwa, dążenie do czegoś, czy wiecie, o co chodzi. Takie zrobienie czegoś za wszelką cenę, tylko żeby wasza wizja się zgadzała. No znam to w chuj. I takie, kurwa, to jest dobre, że tak napierdalasz z całej siły, tylko żeby to wyszło. Czasami możesz się w tym zatracić, czasami możesz wyjść na tym źle, ale jeśli efekt finalny okaże się, kurwa, dobry, zawsze powinieneś być z tego dumny. Mam ją nie bystrą, co zamknęłaby ci bryskę, lecz nie chcę, ale wiedz, że nie udałoby się wszystko, to bez niej. Dobre chłopaki ze złych stron, dobre chłopaki ze złych. Mam ją nie bystrą, co zamknęłaby ci bryskę, lecz nie chcę, ale wiedz, że nie udałoby się wszystko, to bez niej. Fajnie mieć taką osobę, mi się wydaje. Ja generalnie jestem bardzo mało romantyczny, ja nie potrzebuję dupki w moim życiu. Najdłuższe moje relacje tam miała z 5-6 miesięcy, czy tam 8 maksymalnie. Zależy, czy liczymy też okres, w którym, kurwa, się wyzywaliśmy i mówiliśmy, że jesteśmy chujowi do ciebie. Nie wiem tak naprawdę, jak to klasyfikować. No, to na pewno jest fajne uczucie, ale ja jakby nigdy miłości, kurwa, nie poznałem, takiej prawdziwej, mi się wydaje. Na pewno zauroczenie, a może poznałem miłość, ale nie była ona długa, bezkompromisowa i obopólna, obustronna, wiecie, co chodzi. Więc jakoś ciężko mi się ustosunkować, jeżeli o to chodzi. Ale czy czego potrzebuję? Nie. Ja znam osoby, pewnie wielu z was też takich jest, wielu z moich widzów jest takich, że mówią tak, ale bym się do kogoś przytulił, pogadałbym z kimś i w ogóle, ja w ogóle nie mam czegoś takiego. Jestem bardzo, kurwa, indywidualistą i jakby nie potrzebuję tak naprawdę drugiej osoby. Jeśli kogoś nie ma, it's okay. Jakby, jeśli ktoś nie chce ze mną gadać, jeśli, kurwa, ja zdecydowałem, że nie chcę z kimś gadać, bo coś zrobił złego czy cokolwiek, no jakby,
It's okej, okay. Ja sobie dam radę sam, po prostu za dużo w życiu, kurwa, miałem momentów, za dużo miałem chwil w życiu, w których po prostu byłem zdany sam na siebie. Praktycznie jest tak do dzień dziś. Jakby jedyną osobą, dla której bym zrobił wszystko, to może dwóch ziomali i moja mama na pierwszym miejscu over wszystko. Wiecie, o co chodzi, że jakby zbyt długo byłem sam, żeby teraz druga osoba była w moim życiu i miała jakiś realny impact na mnie. Ta osoba musiała być ze mną, kurwa, 10-15 lat, żeby w końcu ją zrozumiał, więc wydaje mi się, sorki, że raczej, tak stawiam teraz, często moje, kurwa, prognozy na życie są trafne, przynajmniej jakby dla mnie indywidualnie. Stawiam, że raczej będę sam do końca życia i czy będzie mi z tym źle? Nie, bo jakby ja nie potrzebuję jakby takiej drugiej osoby, ja nie jestem, kurwa, wiecie, przytulanka, o, obchodź. Jedynie będzie mi bolało, że nie mogę mieć dziecka, no ale wtedy jakaś sura karteczka TV, coś ten tego. Dobre chłopaki ze złych stron, dobre chłopaki ze złych. Wracam z trasy, słucham radia klasik. Nocą kakofon. Ten beat jest taki zajebisty, ten beat jest taki, kurwa, nostalgiczny mocno, nie? Ja jednak jakieś bohomazy. Pewnie nie tylko ja bym coś w tym zauważył. Nie rozumiem tego jak ty moich tatuaży. Za lepszym kwitem wygląd. Kurwa, szkoda, ja nie umiem jakby zrozumieć tego kawałka, bo nigdy ani nie jestem, ani nigdy nie miałem takiego, kurwa, takiej realnej miłości obustronnej tam poza kimś z rodziny, wiecie co chodzi, nie? To jest jakby inny case, to jest raczej taki numer skierowany dla kogoś, kto, kurwa, to przeżył, kto był w tym momencie, no jakby ciężko mi się jest jakoś ustosunkować i, kurwa, swoją postać do tego dopasować, bo I can't relate, po prostu, I can't relate. Damy tak jak suseł. Zgubiłem telefon, klucze, duszę. W murze zostawiłem furę, wracam busem. Poukładam jednak życie, nie miej złudzeń, no. Oddajesz te dni bezcenne alkohol. Czekaj, jeszcze raz ten wers, czekaj. Klucze, duszę. W murze zostawiłem furę, wracam busem. Poukładam jednak życie, nie miej złudzeń. Poukładam jednak życie, nie miej złudzeń. Że jakby zostawi wszystko, kurwa, wszystko postawi jakby na jedną kartę, niby ta druga osoba myśli, że już jest koniec, kurwa. Ale on dalej daje znać, że, kurwa, I'm okay, dam sobie radę. Już tyle razy byłem na dole, że, kurwa, wejście na górę jeszcze raz to nie jest nic trudnego, tylko po prostu dam sobie radę, zajebiste. No, oddajesz te dni bezcenne alkoholom. W którą stronę zmierzasz, synek, powiedz, Marco Polo. Opór zdaje się walką karkołomną. Opór zdaje się być walką karką. Fajne, to jest takie mocno emocjonalne, powiem wam, że gdybym się wzruszał, kurwa, ostatnio w sumie jakoś więcej łez mi przychodzi w życiu, nie wiem, czy jest jakiś psycholog, z czego to wynika, że jakoś bardziej, kurwa, łzy, bo ja pamiętam, że miałem czas, że nie płakałem przez 12 lat, ani się nie umiałem urodzić łezki. Ostatnio to się trochę zmieniło, wam powiem. Ostatnio zrobiłem się jakiś bardziej wrażliwy, nie wiem, z czego to wynika. Fajne. Kołomną. Jestem simply worth it, yo. Czasem głupio mądry, tak jak Rick i Morty, yo. Albo jak Bojack Horseman. Z używkami cichy konflikt, yo. Tak jak z nimi, ja nie zbiłem z nikim piątki. Jestem simply worth it, yo. Jestem simply worth it? Czyli co, po prostu jestem, kurwa, po prostu opłaca się ze mną gadać? Jakby nie znam tego, kurwa, idiomu simply worth it. Mimo, że w angielskim trochę siedziałem. Jestem simply worth it, może to jest jakieś numery cytowane, nie wiem. Simply worth it. No tak, wiecie, dosłownie to brzmi, że tak jakby po prostu jestem, opłaca się ze mną gadać. Nie wiem, czy kurwa to w tym chodzi, ale chyba tak. Czasem głupio mądry, tak jak Rick i Morty, yo. Z używkami cichy konflikt, yo. Tak jak z nimi, ja nie zbiłem z nikim piątki. Chyba to jest najlepszy singiel do tej pory, tak szczerze, Guziora, według mnie. Chyba najlepszy. Mam ją nie bystrą, co zabrałaby ci pyskę, lecz nie chcę. Ale wiesz, że nie udałoby się wszystko. To zrobi najwięcej wyświetleń, według mnie, bo to jest takie, kurwa, Nie chcę powiedzieć generyczne, ale bardzo dużo osób jest w takim, kurwa, stajcie, w jakim on tutaj opisuje i wiele osób po prostu przechodziło przez tą drogę kinda, wiecie, poświęcenia się miłości i wstawania na nogi, więc wydaje mi się, że ten kawałek zrobi w chuj wyświetleń. Wszystko to bez niej, dobre chłopaki ze złych stron, ja, dobre chłopaki ze złych. Chyba, że klipu sobie nie możecie zobaczyć, bo jest taki, kurwa, fajny. Nie pystrą, co zamknęłaby ci pyskę, lecz nie chcę. Ale wiedz, że nie udałoby się wszystko, to bez niej. Dobre chłopaki ze złych stron, ja. Dobre chłopaki ze złych. A to się często przewija, te dobre chłopaki ze złych stron, że to mógł być legitnie refren, tylko znaczy nazwa numeru. Dobre chłopaki ze złych stron. Dobre chłopaki ze złych stron. Jak to, kurwa, interpretować w sumie? No co, że jesteś dobry chłopak, kurwa, ale wiesz, na ogół ludzie widzą tylko te złe strony, a bo nie zdążyli cię jeszcze poznać, czy nie zdążyli poznać waszej prawdziwej twarzy. Okej, okay, I got it. Fajny, taki, kurwa, romantyczny. Duch Azjatu się całuje. Shoutout Squid Game. Fajny jest ten numer, on zrobi najwięcej wiusów.
według mnie. Ma ile? 100 tysięcy po 15 godzinach. Wydaje mi się, że ten numer jest taki najbardziej, kurwa, trafiający do ogółu. Nie chcę powiedzieć mainstreamowy, bo mainstreamowy wydaje mi się, że ma negatywny wydźwięk wśród, kurwa, wielu osób, a bardziej chodzi mi o to, że taki numer jest, który, kurwa, trafi dla ogółu po prostu. Wydaje mi się, że wiele osób się to spodoba, wiele osób po prostu będzie mogła swoje życie nałożyć na ten numer, wiele osób po prostu, nawet nie słuchających stricte rapu, aniżeli słuchających Guziora, znajdzie ten kawałek i po prostu powie tak, wow, ej, to gówno tak naprawdę jest, kurwa, tak jak u mnie w życiu. I po prostu często wydaje mi się, ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele, wiele spraw i wiele po prostu sytuacji, czy jakichś tam, kurwa, case'ów w życiu jest tak naprawdę bliźniaczy, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi, różnią się tylko tak naprawdę jakieś małe wariacje, ale generalnie całe sytuacje powtarzają się nagminnie. Jedna i druga osoba, kurwa, przechodzi to samo i bardzo dużo nas łączy, tylko czasami nie chcemy tego widzieć albo po prostu nie widzimy tego, ale z czasem po prostu się dowiadujemy. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tym kawałku, dajcie mi znać, co myślicie o mojej reakcji i wszystkiego dobrego. Liczę, że widzicie to na YouTubie, bardzo bym się cieszył. Jakby się udało, jeśli się nie uda, pewnie jakiś WeTransfer, więc zapraszam na Discorda. Wszystkiego dobrego.